Powoli zaczniemy debankować różne bzdury, które pociskają wielcy Polacy, patrioci oraz korwiniści oraz ludzie, którzy dziwnym trafem twierdzą, że żadnego konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie ma, to jest tylko interwencja pokojowa i w ogóle zamknij mordę lewaku. Ci ludzie wynajdują najróżniejsze tematy zastępcze, które warto wziąć teraz, akurat teraz, na tapet. Jednakże dziwnym trafem, parę dni temu, parę tygodni temu, nie, nie, nie. Wtedy one nie miały większego znaczenia, po co o nich gadać? Teraz zostały wyciągnięte. Dzisiaj się zajmiemy ogólnym jaraniem się, które oczywiście rozpoczęła konfederacja, no bo kto inny? Dostępem do broni. Kondzio zapewnia za wszelką cenę, że jak będziemy mieli silną armię, atom i dostęp do broni, no to nikt nas nie ruszy. Tak, to nie żart, oni akurat teraz zaczynają mówić o elektrowniach jądrowych i to w kontekście obronności. Kucu jeden z drugim, to nie jest tak jak na filmach, że masz elektrownię jądrową i jak sobie wróg podchodzi, to klikasz przycisk i jebu du połowy armii nie ma. Reaktory jądrowe, zwłaszcza reaktory jądrowe z XXI wieku, są zabezpieczone tak, że nawet jeśli cokolwiek pójdzie źle, nawet jeśli ludzie specjalnie zrobią wszystko, żeby coś poszło źle, to jest tyle tak zwanych hamulców bezpieczeństwa, że reaktor po prostu sam się wygasi. I ten filmowy grzybek nad elektrownią to sobie najwyżej w Call of Duty możesz zrobić. Ale teraz przejdźmy do bardziej złożonej kwestii, ponieważ moi drodzy, oczywiście, Konfederaci, wzorem wielkich, wspaniałych, amerykańskich patriotów z alt-rightu, jarają się tym, że każdy powinien mieć broń, rozumiecie? Że teraz powinien być wolny dostęp do broni, każdy może sobie kupić każdy może wszystko mieć i w tym momencie to Rosja będzie się bała, ponieważ każdy będzie żołnierzem. Zapytałem właśnie jedną taką konserwatywkę na Twitterze już jakiś czas temu, co ona sobie zrobi z taką małą pierdziawą, kiedy nadjedzie czołg, kiedy nadjedzie transporter opancerzony, bądź jakikolwiek transport żołnierzy posiadających broń automatyczną. Co za zaskoczenie nie odpowiedziała. A myślę, że to jest bardzo poważna kwestia, w XVII, XVIII, XIX wieku, kiedy właśnie taka dyskusja o posiadaniu broni przez zwyczajnego obywatela była, to miała ona sens, ponieważ zwyczajny obywatel miał dokładnie tę samą broń co wojsko, czyli innymi słowy dysponował muszkietem tak samo jak żołnierz. Przewaga zwyczajnego obywatela nad żołnierzem była taka, że wtedy panował ostrzał szeregami. Zatem zwyczajny człowiek, którego nie obowiązywał kodeks honorowy, którego nie obowiązywały normy wojskowe, mógł siedzieć sobie u siebie w domu i pruć we wroga z okienka. Podobnie sytuacja wyglądała na zachodzie, gdzie były stepy, gdzie byli kowboje, każdy miał broń, każdy miał rewolwer, były honorowe pojedynki, każdy mógł walczyć ze sobą. Każdy miał równe szanse, co swoją drogą też było z powodem, dla którego tak zwany dziki zachód był dziki, ponieważ policja, wojsko nie były w stanie panować nad danym terenem. Ale potem nadeszły inne zupełnie czasy, czyli przyszły czołgi, przyszły samoloty, przyszły różne inne wersje uzbrojenia, no kto takie różne bajery. Ale też i zabezpieczenie, czyli innymi słowy, kevlar, innymi słowy wszelkie możliwe kamizelki, różne zbroje balistyczne czy cokolwiek podobnego. W tym momencie taki typowy cywil z bronią nie jest jakąś wyraźną przeszkodą dla wojska. Owszem, dla piechoty być może jest wkurzającym doświadczeniem, ale to bardzo łatwo da się załatwić, no bo hej, Cywil jest nieprzyszkolony. Cywil ma owszem ten karabin, umie z niego strzelać, no bo przecież te wszystkie korwinistyczne fotki na strzelnicy, to wszystkie, te wszystkie chodzenia, te rytuały czyszczenia broni, owszem, oni umieją z niej korzystać, umieją się nią obsługiwać. Tylko że po pierwsze. Do celu nieruchomego. Owszem, zdarza się, że jest jakiś tam celu ruchomy, który się porusza do prawa, do lewa, do prawa, do lewa, czy też strzelają do talerzy, czy cokolwiek podobnego. Jednakże to dalej nie odpowiada ruchowi zwyczajnego człowieka w działaniach wojskowych. Drugi problem. Te Rambo z jakimiś pierdziawkami nie mają wyszkolenia taktyki wojskowej. Czyli innymi słowy, oni nie mają zielonego pojęcia, co wróg planuje. Jak wygląda ich taktyka, dokąd zmierzają, jakie mają cele taktyczne, jak można im najbardziej przeszkodzić, czy warto im przeszkadzać, ponieważ to też jest często, gęsto zrobione tak, że już wojsko obronne tworzy jakąś pułapkę, w którą te wojska. Atakujące wpadają. I teraz wchodzi na scenę jakiś kuc, który chce być wielkim Polakiem, patriotą, i odciąga swoimi akcjami siły wroga od właśnie tej pułapki, przygotowanej misternie przez wojsko. Ale mało tego, owszem, załóżmy nawet, że ten kuc ma jakąkolwiek łączność z wojskiem. Owszem, załóżmy, że ten kuc mniej więcej studiował, co wróg planuje, na jakich zasadach działa, jakiego sprzętu używa, dokąd zmierza itd. tak i tak nie ma jednego ważnego wyszkolenia. Wyszkolenia strzelania. Lepszy, ale przecież oni uczą się strzelać. Owszem. Ale nie w stresie, takie strzelanie sobie przy piwerku ze znajomymi, w kapciuszkach, na strzelnicy to jest luz. Ty się nie męczysz, ty się nie spieszysz, ty masz czas spokojnie to przeładować, jeszcze szanować, żeby sobie nie obić broni, żeby ją odpowiednio przygotować, ale nie w działaniach wojennych. W działaniach wojennych po pierwsze działasz pod stresem z powodu tego, że coś się dzieje, po drugie działasz pod stresem z tego powodu, że zdajesz sobie sprawę, możesz zginąć. W tym momencie nie ma już trybu na zasadzie luz, spokojnie, jak nie trafię, to trudno, to strzelę jeszcze raz. I o tym opowiada wielu tak zwanych byłych republikanów, byłych wielkich amerykańskich patriotów, którzy zdarzyło się, że właśnie pod alt-rightowym pieprzeniem poszli do armii. I wiecie co oni mówią? Że po raz pierwszy, kiedy wychodzisz na akcję i zaczynają do ciebie strzelać, wreszcie zaczynasz pojmować, że papierowy cel nie oddaje, a ludzie tak, i w tym momencie ogarnia cię strach. Dlatego oddziały nowych zawsze są dowodzone przez starego wiarusa, żeby był w stanie ich ogarnąć, kopnąć w dupę i zauważyć, kiedy oni są sparaliżowani. Tymczasem typowy kuc, który ma doświadczenie w postaci 120 godzin w Call of Duty i 500 w cs będzie cały obrobiony. A strzelić, to on sobie będzie mógł co najwyżej dwójeczkę w majty. Ponieważ jeszcze nie rozmawialiśmy o najważniejszym, czyli kwestii uzbrojenia. Dajmy na to, że teraz w tym momencie polski rząd mówi dobrze, konfederacja ma rację, wolny rynek, paróweczki i dostęp do broni. Jakby kuce choć troszeczkę się zainteresowali zamiast gadać o tej broni w internecie jedynie, to by wiedzieli, że jeśli chodzi o rynek cywilny w Polsce oraz magazyny broni, to króluje broń krótka. Czyli innymi słowy, pistolety. Glock 17, najpopularniejsza broń na wyposażeniu polskim, najpopularniejsza broń w magazynach, ma zasięg skuteczny 25 metrów. Przy czym zaznaczam, te 25 metrów to jest tylko jeśli idziesz sobie w zwyczajnym ubraniu. Jeśli strzelasz do celu nieopancerzonego, który nie ma żadnych kamizelek, nie ma żadnych zabezpieczeń, płytek czy czegokolwiek podobnego. Najpotężniejszy pistolet, jaki jesteśmy w stanie kupić, to stara dobra 1911. I tutaj mamy zasięg do nieopancerzonego celu. Uwaga, uwaga! 50 metrów, niecałe. Tymczasem, dla porównania, kałasznikow, który jest na wyposażeniu rosyjskich sił zbrojnych, ma zasięg skuteczny do 400 metrów. Czyli, przy ataku, powiedzmy, z 60 metrów, z 50 metrów, gdzie wasze pociski będą zupełnie nieskuteczne, oni są w stanie spokojnie się przebić przez jakiekolwiek auto, przez jakikolwiek murek, przez cokolwiek takiego podobnego. A zatem, drogie kuce, nawet mając ten pistolet, jesteście w dupie. A jeszcze nawet nie wyszliśmy poza kanwy zwyczajnej piechoty. Ponieważ wiecie, co jest gorsze od piechoty? Ależ oczywiście, że piechota wyposażona w rkm -y... W sprzęt specjalistyczny, w granatniki, i tutaj macie, mogę powiedzieć to z całą stanowczością, zdrowo przerąbane. Już nawet nie wspominam o tym, co wspomniałem haneczce, że jeśli wami się zainteresuje na przykład jakiś, no może nie czołg, może dajmy na to wóz opancerzony, posiadający działko 73 mm, albo chociaż malutką, to was nie ma co zbierać. Podsumowując zatem, drogie huce, sam pomysł brania broni do obrony, jak sama nazwa wskazuje, swojego domostwa jest pomysłem dosyć kontrowersyjnym, głupim w większości przypadków i poronionym, ale wy ze swoim odpałem, że banda Polaków z pistolecikami zatrzyma ogrom rosyjskiej armii, wyprowadziliście go na wyżyny głupoty. Z taką postawą nie różnicie się praktycznie od ludzi, którzy wyprowadzili młodzież polską do walki np. w powstaniu warszawskim, co się skończyło globalną katastrofą. Zrozumcie wreszcie, że życie to nie jest gra w cs ani w Civilization i czas wreszcie zachowywać się normalnie, ponieważ sytuacja, która jest poważna, tego wymaga. Dziękuję Wam moi drodzy za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was do innych moich materiałów oraz zapraszam Was także w opis, ponieważ tam możecie nadesłać różne ciekawe linki, które cały czas praktycznie nadsyłacie oraz możecie wesprzeć mój kanał, jeśli uważacie, że warto mi pomóc. Jak zapewne zauważyliście, ostatnie filmy, które są o tematyce konfliktu zbrojnego, pozbawione są reklam całkowicie, ponieważ wychodzę z założenia, że byłoby to świńskie wybijać się na tak ważnym temacie. Ja osobiście uważam, że dalej będę utrzymywał to w tym tonie. Jeśli filmik będzie dotyczył czegokolwiek innego, pojawią się reklamy, pojawi się e, proszenie o Patronite, pojawi się to w opisie. Jeśli natomiast filmik będzie dotyczył Ukrainy, to sorry, moi drodzy, nie czuję się w nastroju do zdzierania hajsu na tragedii. Nie jestem Januszem biznesu i w tym momencie będzie on całkowicie bez reklam, całkowicie bez promocji. To tyle na dziś, dziękuję moim wspaniałym patronom za wsparcie, dziękuję wam przede wszystkim, że oglądacie cały czas te materiały i komentujecie, a tymczasem ja się z wami żegnam do następnego, mam nadzieję, że bardziej weselszego materiału hej hej.